Dzień dobry, idziemy jeść obiad. Nagrywam cię na YouTube'a. Weź się do góry, żebyś nie filmował samego tego. O, tak możesz iść chodzić. Tak trochę niżej głowę. Słuchajcie, idziemy tam w kierunku muzeum. A ja nie chcę. Za panią. Zmieniajcie się tam. I zobaczcie, w tą samą stronę było kręcone. Wykręciliście w prawo, ja kręciłem w prawo. Mi się skręciło? Ale ładnie. Ale fajnie. To dla pani opiekunki, na pamiątkę, żeby nie, tu wiązać, to będzie niegrzeczne. To Filip będzie wiązać. Daj bałek. Co ty robisz, Janek? Ty? Nie wiem. Ja już mam. To można parę rzeczy? No i tak trzeba gładzić tą glinkę i tak dalej. Słuchaj, to jest fajne zajęcie, ale trzeba glina. Mieć troszkę czasu. Katnij w autobusie, tylko uważajcie, żeby wam się nie pogniotło. Słuchajcie, to oczywiście... A to zaschnie potem? Taka glina wysycha. Ile ona... Słuchajcie, i trzeba ją wypalić. Tu nie mamy warunków do tego, bo to trzeba wypalać w piecu w temperaturze około 1000 stopni. Może macie gdzieś tam jakąś pracownię ceramiczną, gdzie moglibyście sobie wypalić. Ale na pamiątkę może stać, bo jeżeli to wam wyschnie na papier, na taki suchy i dostanie wilgoci, to będzie krucha i popęka. Więc jak sobie delikatnie gdzieś tam, żeby w autobusie tego nie pognieść, jak będziecie mieli miejsce, żeby gdzieś sobie to położyć, to by było ekstra, nie? No, taki troszkę. Około godziny. O, z tej? Przygotowana jest cieńsza. Okorowana. I można, ale z tamtej ją... też można robić, tak, prawda? Można, tylko ona musi być namoczona, inaczej się nie da robić. Get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, no. I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, no. I get a good feeling, yeah, yeah, yeah. We'll be right back.
trzy rodzaje płaskich ryb i zaraz zadam wam pytanie. Jak myślicie, te ryby płaskie pływają w ten sposób, czy pływają w ten sposób? Tak. Tak właśnie pływają. Ja tutaj jeszcze powiem coś, że o tej rybie, którą trzymam w ręku, ta ryba, będę pokazywał w optyku, są drapieżnikami, czyli drapieżniki to są, znaczy one zjadają inne mniejsze rybki. Ja tutaj, słuchajcie, jak wam pokazuję tą rybę, to ona z tej strony i z tej jest taka sama. Ale w rzeczywistości wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ ta skóra prawa, to jest dwoje oczów, skóra prawa, a pod spodem w rzeczywistości ma taką skórę jasną, taką siwą. No i ta właśnie, on zawsze jest jakby zanurzony gdzieś w piach. Gol! Góry zawiązujemy bardzo mocno. Od samej góry tworzymy głowę. Tylko zawiązujemy dosyć mocno, bo to sitowie jak wyschnie, to po prostu nici się wysuną. Tak dosyć mocno zawiązujemy. 2-3 razy oplątujemy. Zwróćcie uwagę, jak ja zawiązuję. Jednym palcem trzymam tutaj. A drugim po prostu oplatam 3 razy i wystarczy. Pani ma sprawę. Ściskam. Daj mi Obserwuję.
wtedy w momencie wystrzelenia jakiejś rakiety, rakieta niszcząca już czuła ten ciąg i za nią podążała. To jest ta cała różnica naszych przerwy. Tak? Na biało widać. No wiesz, ale jak jesteście pod wodą, tam nie jest dla ciebie. Byliście na tym oczywiście wasze na kawę? Było ciepło czy nie było ciepło? No, bo właśnie to tak jest na mniej więcej na 10 metrach. To jest sobie dam takiego nurka, dostaję sobie ten hel nurkowy, zakładamy mu ciężarki. Tak tylko pokażę, będzie się szur tam jego spinę, to jest ten nurkowy. A więc po to, żeby mu hel nie zbijał do wody do wody. I dokładamy projekty, a jeszcze przewody, które nowe mu się wydarzą, to jest ten drugi. Zabija się też taką ludę wodę zadania, żeby jej nie wydać w tym przypadek. No i jak to właśnie położą w tym swoje oświecie w plawę, no to pływa się sobie. Ma się pełno powietrza. Zajmuje pełno pełnie wytrzymać, kiedy uderza się głową, spuszcza się powietrze i zaczyna się pobyć. Tętrza, w którym my przez dużą część dzisiejszą ostatecznie będziemy wędrować, nazywany jest Drogą Królewską. Jak myślicie dlaczego? Ale jest ta osoba. No i tu mieszkał w tym nie. Natomiast symbolem Związku Miasta Gdańska Smoka jest Fontanna Neptuna. Neptun Bóg mórz, więc w odpowiedzi miasto w pobliżu morza się znajduje. Prawdopodobnie gdyby się skopali właśnie pod, po fontannę, odkrylibyśmy jeszcze 17 wieczne dębowe rury, które dają wodę doprowadzają do fontanny. Ten teraz który jest 80% oryginalny, zachowany w tamtych czasach, przedstawia krzyżę. Interesantem jego, ponieważ Gdańsk był postanowaniem polskim, tam znajduje się Herzko Hęczo Lew, brama zielona. Ona jest zbudowana z takiej drobnej cegły holenderskiej, bogato zdobiona w takich formach renesansowych, ale zaraz zobaczymy, że ta cegła rzeczywiście jest drobna. Dlatego, że w Gdańsku mamy różnego rodzaju cegły. Wchodzimy do zamku, wszyscy przygotowani na spotkanie z duchem albo z jakimś malutkim nietoperzem. Wchodzimy, widzę, że uśmiech na szafę wąziutkie wejście. Lodowata, ciepło bardzo. I wietrze. Pogoda jest taka sobie. Taka fajna, ale zrobiliśmy kółko. Troszkę wieje, ale przyjemnie. Zdjęcie na Facebooku.
that I've ever been before. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more. You're just a hideaway, you're just a feeling. You let my heart escape beyond the meaning. Don't even I can find a way to stop the storm. Oh baby, it's out of my control, what's going on? But you're just a chance I take to keep on dreaming. You're just another day that keeps me breathing. Baby, I love the way that there's something short. Baby, don't stop me, hide away with me some more. Just a high.